Woś przekazał druzgocące wieści o stanie Ziobry. Serce pęka. Od około 2 miesięcy wiemy o tym, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał diagnozę raka krtani. Polityk ostatnie tygodnie spędził w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Obecnie przechodzi leczenie, przyjął niedawno drugą dawkę chemioterapii, czeka go również operacja. W dramatycznych słowach wypowiedział się na ten temat Michał Woś. Zbigniew Ziobro jest poważnie chory. W październiku ubiegłego roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Ich wyniki zadecydowały o wejściu Zbigniewa Ziobry do Sejmu. Nie pojawił się jednak na sali plenarnej 11 grudnia, w dniu, w którym wygłaszane było exposé Mateusza Morawieckiego, kandydata na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Był to pierwszy poważny sygnał mówiący o tym, że coś jest nie tak. Niedługo później pojawiły się pierwsze medialne doniesienia o tym, że były minister sprawiedliwości jest poważnie chory. Informacje przekazywane różnymi kanałami mówią o diagnozie raka krtani, będącego jednym z najtrudniejszych do wyleczenia nowotworów. Zbigniew Ziobro w ostatnim czasie przebywał w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie czekał na dalsze informacje i cykle leczenia. Zbigniew Ziobro podjął się leczenia. Polityk postanowił zawalczyć o swoje zdrowie. Ze względu na to, że nowotwór został wykryty na zaawansowanym etapie rozwoju, rokowania nie są najlepsze. Kilka dni temu przyjął drugą dawkę chemioterapii, czeka go również operacja. Przy tym typie raka najważniejsze jest kompleksowe podejście do sprawy, włączając w to również zróżnicowane badania obrazowe. Europoseł Patryk Jaki, który obecnie przejął obowiązki Zbigniewa Ziobry w suwerennej Polsce, przyznał w rozmowie z Superekspresem, że bardzo wyczekuje na powrót szefa, choć wie, że przed nim trudna walka. Trzymamy kciuki za Zbigniewa Ziobrę. Czeka go operacja. Dlatego jego rekonwalescencja będzie długotrwała. Ja go znam i wiem, że on jest wyjątkowo twardy, natomiast rokowania są ciężkie, dlatego że ten typ nowotworu generalnie jest trudny i często kończy się śmiercią. Michał Woś komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. W dramatycznych słowach chorobę byłego ministra sprawiedliwości skomentował również Michał Woś, poseł suwerennej Polski. Jego oburzenie wynika z faktu, że szefowie powołanych niedawno komisji śledczych Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi i Dariusz Joński z KOO nalegają na jak najszybsze przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Sejm ma dane, co do zdrowia Zbigniewa Ziobro, nieobecność w Sejmie jest jasno wykazana i usprawiedliwiona. Walczy z nowotworem, bardzo złośliwym nowotworem. To jest bardzo intensywna terapia nowotworowa. Każdy gdzieś w swoim otoczeniu zna osobę albo został sam dotknięty tą tragedią, więc wie doskonale z czym się teraz mierzy Zbigniew Ziobro i jego rodzina. Niech najpierw wygra tą walkę o życie. Myślę, że wszyscy po ludzku humanitarnie tego mu życzymy, apelował Michał Woś w rozmowie z Superekspresem.